Dzień dobry, dzisiaj jest 19 marca, jest super ładna pogoda. Zapraszam dzisiaj na odcinek o sprzątaniu rabat. Wczorajsze cięcie róż udało mi się doprowadzić do końca, także ta sprawa jest już załatwiona, co mnie bardzo cieszy, bo to jest w końcu ten etap, kiedy wiecie, można ruszyć z porządkami na rabatach i ten efekt robi się coraz bardziej widoczny, a wiosna zbliża się wielkimi krokami. Także chodźcie, pokażę Wam, jakiego sprzętu będę używać i sprzątamy rabaty. Cały czas oczywiście potrzebny jest sekator do ucinania bylin i jeszcze ewentualnych jakichś zapomnianych elementów krzewów, które powinny już być teraz ścięte. Małe grabki, takie wachlarzowate, bardzo dobrze wygrabiają u mnie wszystkie pozostałości liści, igliwia i innych rzeczy, które spadły z drzew. Oczywiście grube rękawice, bo nimi najwięcej będziemy robić, najwięcej palcami będziemy oczyszczać, tak żeby jak najmniej zebrać ziemię, jak najwięcej tych wszystkich elementów roślin, które opadły na rabatę. I tego typu grabki małe, malutkie, które podważą mi jakieś większe korzenie, może trawy, ewentualnie lekko zagrabią jakieś malutkie miejsca. Także takimi sprzętami się będę posługiwać. Oczywiście oprócz tego mam jeszcze duży worek, do którego te wszystkie pozostałości będę wkładać, żeby potem je z kolei przenieść na kompostownik. Teraz już widać, jak pięknie powychodziły tulipany. Na tej rabacie też są posadzone m.in. żonkile i hiacynty. I myślę, że dzisiejsze odkrywanie ich będzie samą przyjemnością. Szczególnie, słuchajcie, że wreszcie pięknie świeci słońce. Pozostałości po poprzednim roku bylin ucinałam bardzo krótko nad ziemią, tak żeby nie uszkodzić tylko tych nowych przyrostów. Niektóre z nich można wręcz wyciągnąć. Dosłownie, o, widzicie, one się wręcz urywają, ale są też takie, których nie da się tak wyciągnąć, uszkodziłabym bryłę korzeniową. Wtedy ucinamy bardzo króciutko nad ziemią i tak pozostawiamy roślinę, to wszystko sobie zazieleni na nowo. Kilka roślin w moim ogrodzie jest zdecydowanie zbyt ekspansywnych i będę je po prostu teraz na tym etapie również redukować i usuwać z niektórych miejsc. I taka na przykład jest odentka. Tutaj widzicie jej małe już roślinki, które wychodzą już teraz, już przed wiosną. Ale ona bardzo jest właśnie ekspansywna, ona szybko się rozrasta, ona tutaj była wsadzona w kilkunastu sztukach, a w tej chwili, jak się rozejrzycie, to jest jej naprawdę pełno, także będę musiała ograniczyć ją tutaj też dzisiaj i to właśnie też robię przy sprzątaniu rabat. Tak samo traktuję też maliny. Maliny w warzywniku u mnie rosną po drugiej stronie płotu. Jeśli oglądaliście film Zcięcia malin, to dokładnie wiecie, jakie i ile ich tam jest. Natomiast ona się rozrasta również po drugiej stronie płotu i dochodzi tam tutaj do róż. I tak jak widzicie, tu jest róża, która wczoraj była cięta, a tu obok jest sobie już malina, która przeszła z drugiej strony i ją również dzisiaj w ramach tego sprzątania będę wykopywać. A na końcu też chciałabym przeprowadzić czyszczenie obrzeża rabaty. Jak widzicie, u nas to ta rabata jest zrobiona z ułożonych po prostu w dwóch kierunkach połówek cegieł. I ona już teraz po tej zimie jest cała omuszona i wypadałoby ją umyć. Ja tego ręcznie za bardzo nie jestem w stanie zrobić, oskrobać tego tak dokładnie, ale przy okazji, jak mój Szymon będzie czyścił taras, który widzicie, że też ma pełno mchu na sobie, to poproszę go, żeby też przejechał ten rant rabaty, to obrzeże i myślę, że wtedy będzie wyglądać super. Cześć Rumian, cześć! Rumianek, słuchajcie, dzisiaj spędził noc w garażu, wszedł niepostrzeżenie do środka. Wszyscy go szukali i się nie odezwał. Ale wszystko dobrze, nie? Dzisiaj nie było zimno. Aż tak. O, jest i mięta. Mięta raz, słuchajcie, wprowadzona do ogrodu. Będzie tutaj już zawsze i będzie coraz większa. Ją co roku usuwam, co roku staram się, żeby było jej tutaj mniej, bo nie chcę jej mieć tutaj już więcej. A zobaczcie, co ona robi. Nie jestem w stanie wszystkiego wyciągnąć z ziemi,
ale chociaż to, co napotkam, postaram się porozrywać, pozabierać, bo ona z takiego kawałeczka potrafi naprawdę być imponującą rośliną i tak co roku jest jej więcej. Także nie wprowadzajcie, jeśli nie chcecie mieć już na zawsze mięty na ogrodzie. Chyba, że chcecie, to zajmie Wam każde możliwe miejsce. No, uciekaj, uciekaj. I już lepiej to wygląda, prawda? Kiedy czyścicie rabatę z jakichś suchych pozostałości, suchych badyli, to często pewnie się zastanawiacie, co to było, czy to była bylina i trzeba ją uciąć tylko, czy to była roślina jednoroczna i trzeba ją wykopać. Powiem Wam, że ja też miałam takie problemy i w ten sposób wykopałam w zeszłym roku monardę cytrynową, czyli pysznogłówkę. I potem jeszcze raz ją siałam i teraz już pamiętam, że nie należy jej wykopywać, tylko wystarczy ją uciąć, bo jest to bylina. Także próbujcie sobie przypominać, ja też sobie teraz jeszcze właśnie próbuję przypominać, co jest byliną, a co było jednoroczną rośliną, co usuwamy razem z korzeniem, chociaż jeśli macie jakikolwiek dylemat, to lepiej przytnijcie to bardzo, bardzo króciutko, a może coś z tego jeszcze wiosną wypuści. Dzisiaj wszystkie maszyny rolnicze wyjechały na pole. Nie dziwię się, bo dzisiaj są ku temu najlepsze warunki. Dlatego ja dzisiaj się już z Wami żegnam. Lecę dalej ogarniać wszystkie rabaty, bo jutro chciałabym Wam pokazać, czym i jak je ściukuję. Także do zobaczenia już jutro. Cześć!